там. Czy są jeszcze, proszę Państwa, jakieś pytania? Jedno pytanie do pana Morawieckiego i do pana przewodniczącego Loża. Panowie tak szybko ocenili tę ekipę kandydatów, jaką udało się stworzyć. Jak wy nie postawiacie właśnie przy takim? Ja się bardzo cieszę. Po raz pierwszy uczestniczę w takim przedsięwzięciu, które jest naprzeciw temu, co było ustawione przy okrągłym stole. Pierwszy raz możemy wyjść z tego zaklętego kręgu porozumienia, takiego elit, i zaproponować ludzi młodych często, od których zależy los Polski i ich własny los. I chciałbym, żeby to była ekipa, która zmieni Polskę na Polskę solidarną, uczciwą, sprawiedliwą. Bo takie było marzenie moje w podziemiu, że zrobimy Rzeczpospolitą Solidarną. Tego nam bardzo brakuje. I wierzę, że ci moi koledzy i ja sam z nimi, którzy kandydujemy do tych najwyższych urzędów po państwie, zaszczytnych urzędów posła, senatora, że zmienimy ten kraj. Znaczy ja powiem bardzo krótko, zresztą ja to Pawłowi mówiłem już w połowie czerwca. My funkcjonowaliśmy na zasadzie dwóch frontów. Bo to jeszcze niestety prezydent Komorowski otworzył nam drugi front, tym referendum, który jest 6 września, najbliższą niedzielę. Nikt jeszcze nie wygrał wojny, jak prowadził ją na dwa fronty. Ale ja myślę, że ci ludzie, którzy tutaj za nami stoją i ci, którzy zostali wreszcie wybrani, to będą ci, którzy ten drugi front nie tylko otworzą, ale będą dobrze na nim działać. Będą działać tak, że przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili są w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i ten milion, który chce wyjechać, oby tamci wreszcie wrócili, tak jak im kiedyś ktoś obiecał blisko 7 lat temu, i oby ci, którzy stąd nie wyjeżdżali. Tak jest chyba naczelna zasada tego wszystkiego, co robimy. No i przede wszystkim to, co jest mówione, to nie jest wcale taki patetyzm, bo znam tego bankowca już trochę lat i wiem, że uczciwość, transparentność, normalność i to dobre serce, to jest coś chyba najważniejszego, co w nim istnieje, i to myślę, że też to transformuje się na wszystkich tych, którzy do tego Sejmu się dostaną. A tak odpowiadając na to, na ile głosów liczymy, 50%. Nie, ale realnie. Problem polega na tym, panie przewodniczący, że w tej ordynacji proporcjonalnej nie ma takiej opcji, by jedna partia w systemie wielopartyjnym mogła sprawować władzę samodzielnie. Znaczy teoretycznie jest, jeżeli prezydent może się zgodzić na rządy mniejszościowe. Ale mówię generalnie, my nie jesteśmy partią, oczywiście, ale mówię tutaj w kontekście tych wszystkich w tej chwili analiz politycznych, że czytam na przykład tutaj o opisie, że samodzielnie będzie sprawować władzę. Proszę Państwa, arytmetyka ordynacji proporcjonalnej w systemie wielopartyjnym wyklucza samodzielne rządzenie po prostu samodzielne rządzenie partii politycznej. Wyklucza. Jest wykluczona. Nie było takiego precedensu we wszystkich krajach, które posługują się ordynacją proporcjonalną, by jedna partia mogła sprawować władzę samodzielnie. Nie ma. Nie ma. A jeżeli ten system zostanie w takim składzie, w takim stanie, w jakim jest, czyli to rozdanie Platforma, SLD, czy tam inny, ZSL i PiS, daje maksymalnie rok i przedterminowe wybory. Ja bym chciał dodać tutaj do tego, co mój przyjaciel Dominik powiedział. Ja może nie jestem aż takim optymistą jak on na te 50%, ale chciałbym wszystkich, którzy głosowali na Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, te 21% głosujących, chciałbym wszystkich tych uczciwych Polaków prosić, żeby powtórnie dali nam kredyt zaufania, jemu, nam wszystkim, żeby namówili swoich przyjaciół, żeby razem z nimi też na nas głosowali. Myślę, że wtedy tych 20% będziemy mieli. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Myślę, że niedługo się spotykamy za tydzień przy ogłoszeniu naszych postulatów. Kandydaci oczywiście są do Państwa dyspozycji, jeżeli Państwo